Hej, mam na imię Karolina i w tym materiale opowiem Wam o równaniu prostej na płaszczyźnie, a tak naprawdę o tym, jak w ogóle wyznaczyć to równanie, mając dane różne informacje. Najpierw spójrzmy sobie na takie dwa wyrażenia. Pierwsze to jest znana funkcja liniowa, czyli y równa się ax plus b. I to jest postać kierunkowa prostej. Wiemy, że ta liczba a nazywa się współczynnikiem kierunkowym, czyli ona mówi nam, czy funkcja jest rosnąca, czy malejąca i o kilku innych rzeczach też, ale najważniejsze właśnie jest to, że ona nazywa się współczynnikiem kierunkowym i dzięki temu to równanie nazywa się równaniem kierunkowym prostej. Z kolei to drugie wyrażenie, czyli ax plus by plus c równy 0, gdzie to a i b są różne od zera, nazywa się równaniem ogólnym prostej. Ale przejdźmy, może powiedzmy sobie to, że będziemy głównie korzystać z równania kierunkowego, no i będziemy mogli przekształcać też oczywiście równanie kierunkowe na jakąś postać ogólną. Zacznijmy od pierwszego zadania, żeby zobaczyć w ogóle, w jaki sposób można wyznaczyć równanie prostej na płaszczyźnie, mając dane jakieś informacje. W pierwszym zadaniu musimy wyznaczyć prostą, która przechodzi przez dwa punkty. No i te dwa punkty mamy tutaj podane. Pierwszy punkt to minus 2, 1, drugi to 3 i minus 2. Oczywiście pierwsza współrzędna to współrzędna odcięta, czyli x, a druga współrzędna rzędna, czyli y. I tak samo jest w punkcie b, mamy x, y. No dobra, to jak teraz wyznaczyć prostą, która przechodzi przez te dwa punkty? Wiemy, że równanie prostej określa nam konkretnie jakaś liczba a i jakaś liczba b. Czyli zawsze, żeby mówić o równaniu, musimy mieć tą liczbę y, która jest wartością funkcji dla zmiennej x. Czyli musimy mieć x i y, które będziemy wyznaczali. Przyjmujemy jakiegoś x i to może być każda liczba ze zbioru liczb rzeczywistych. No i znajdujemy dla niego odpowiedniego y, w zależności od tego, jaka jest stała a i jaka jest stała b. Czyli wiadomo, że w równaniu, w układzie równań, który będziemy rozwiązywali, aby wyznaczyć równanie prostej, naszymi zmiennymi, naszymi niewiadomymi będzie liczba a i liczba b. No czyli zapiszmy sobie w ogóle, co my wiemy, mając dane takie dwa punkty. Wiemy, że, że punkt a minus 2, 1 należy do jakiejś prostej, do jakiejś funkcji liniowej po prostu i punkt B tak samo, do tej samej nawet prostej. No, czyli co? Skoro wiemy, że równanie prostej ma postać y równa się ax plus b, no to co my wiemy, mając dany ten punkt? No to my sobie wstawmy po prostu y równa się 1, a nie znamy, razy x, który znamy, czyli minus 2 i dodać b nie znamy, czyli przepisujemy. Z drugim punktem robimy dokładnie to samo, tylko że tutaj y to jest minus 2 równa się a, które musimy znaleźć, razy 3, czyli ten x konkretny podany w punkcie b i dodać jakaś liczba b, którą musimy sobie wyznaczyć. I w ten sposób otrzymaliśmy taki układ równań. Układy równań możemy rozwiązywać na wiele sposobów, ale myślę, że najłatwiejszym sposobem tutaj będzie metoda przeciwnych współczynników, czyli wystarczy, że jedno z równań pomnożymy sobie przez liczbę ujemną. Ja wybieram równanie drugie, mnożę sobie przez minus 1. No to teraz przepiszmy, jak to wygląda. Pierwsze równanie bez zmian, 1 równa się a razy minus 2, to po prostu minus 2a i dodać b. Drugie równanie mnożę przez minus 1, czyli minus 2 razy minus 1 to 2 równa się a razy 3, czyli 3a razy minus 1 to minus 3a, i dodać b razy minus 1, czyli odjąć b. Oczywiście piszę ten znaczek, który nam łapie razem te dwa równania, pokazując, że to jest układ równań. Dopisuję kreskę i wszystko dodaję stronami. Otrzymujemy 1 plus 2, czyli 3, równa się minus 2a minus 3a, czyli inaczej minus 2a, minus 2a dodać minus 3a, w sumie to jest minus 5a. Plus b plus minus b, czyli b minus b to jest 0b, czyli nie musimy tego pisać. Dostaliśmy równanie z jedną zmienną,
Tą zmienną, tą niewiadomą jest liczba a, czyli świetnie, bo to jest to, czego szukamy. Wystarczy, że teraz zamienimy to równanie stronami, czyli mamy minus 5a równa się 3 i podzielimy je przez to, co stoi przy liczbie a, żeby znaleźć całą konkretną liczbę a. Czyli dzielimy przez minus 5. No dobra, minus 5a podzielić na minus 5, no to po prostu a. 3 podzielić na minus 5 to minus 3 piąte. No to świetnie, znaleźliśmy już pierwszą niewiadomą. To teraz musimy znaleźć drugą. W jaki sposób? Wybieramy sobie któreś z tych równań i po prostu wstawiamy to, co znaleźliśmy. Czyli mamy z pierwszego równania korzystamy i mamy 1 równa się minus 2 razy minus 3 piąte i dodać b. No i świetnie, bo to jest znowu równanie z jedną niewiadomą i tą niewiadomą jest w tym przypadku już liczba b. No i mamy tak. 1 równa się. Minus z minusem dają plus. 2, możemy tutaj oczywiście dopisać mianownik 1. 2 razy 3 to jest 6. 1 razy 5 to jest po prostu 5 i plus b. Czyli zamieniam stronami, czyli mam 6 piątych plus b równa się 1. B zostawiam po stronie lewej, a po stronie prawej, czy na stronę prawą przerzucam 6 piątych, czyli mam 1 minus 6 piątych, a to po prostu jest minus 1 piąta. Czyli świetnie, znaleźliśmy a, które jest równe minus 3 piąte i b, które jest równe minus 1 piątej. Czyli równanie w tym przypadku ma postać y, które jak mówiliśmy na początku musi zawsze zostać. A, czyli minus 3 piąte. X, który jest naszą zmienną i minus 1 piąta. Czyli wszystko się zgadza ze wzorem ogólnym funkcji liniowej. Y zostaje, x zostaje i mamy konkretne a, czyli minus 3 piąte i konkretne b, czyli minus 1 piąta. Co jeszcze my możemy zrobić z równaniem prostej na płaszczyźnie i z jakimś punktem? Tutaj były podane dwa punkty i szukaliśmy równania tej prostej. Tutaj w kolejnym zadaniu mamy podaną prostą y równa się 2x plus 1, jakiś punkt, ale my mamy sprawdzić, czy ten punkt, który podaliśmy, należy do naszej prostej. W jaki sposób to robimy? No po prostu wiemy, że skoro mamy jakiś punkt, to pierwsza współrzędna to współrzędna x, druga to współrzędna y. Wystarczy, że wstawimy to do naszego wzoru i sprawdzimy, czy to, co nam wyjdzie, jest prawdą, czy nieprawdą. No, czyli weźmy y jest równe 7, czyli wstawiamy za y 7, równa się 2 razy x, który jest równy 3 i plus 1. Wychodzi nam 7 równa się, 2 razy 3 to 6 plus 1, czyli 7 równa się 7. Zatem wniosek z tego, że punkt A o współrzędnych 3, 7 należy do prostej y równa się 2x plus 1. Gdyby wyszły nam tutaj po dwóch stronach dwie różne liczby, to by oznaczało, że taki punkt nie należy do podanej prostej. Znowu wracamy do znajdowania równania prostej na płaszczyźnie, ale już nie przechodzącej przez dwa punkty, bo to potrafimy zrobić, a przechodzącej przez jeden punkt, ale kiedy mamy dany współczynnik kierunkowy. No dobrze, więc znowu napiszmy sobie równanie prostej, równanie kierunkowe prostej. Czyli y równa się ax plus b. No i napiszmy tutaj wszystko, co znamy. Czyli tak, możemy podstawić do tego równania ten punkt, ale też współczynnik a. Może najpierw zróbmy to ze współczynnikiem a. Wiemy, skoro znamy współczynnik a, to zamiast a możemy pisać po prostu 2. Czyli otrzymujemy y równa się 2x plus b. No i brakuje nam tylko jednej liczby, która będzie nam konkretnie mówiła, która to będzie prosta. No, ale mamy podany punkt, więc tak jak poprzednio musimy wstawić współrzędne tego punktu do naszego wzoru i zobaczyć, wyliczyć tą niewiadomą b. Tu mamy x, tu mamy y. Zawsze pierwsza współrzędna to x, druga to y. Czyli y u nas to minus 2 równa się 2 razy 3 plus b. Czyli minus 2 równa się 2 razy 3 to 6 plus b. Szóstkę przenosimy na drugą stronę, ale może najpierw zamienimy sobie stronami, czyli mamy 6 plus b równa się minus 2. Szóstka teraz przechodzi na drugą stronę, czyli b równa się minus 2 minus 6 to po prostu minus 8. Zatem wzór naszej prostej, wzór kierunkowy
tej prostej przechodzącej przez taki punkt o takim współczynniku, to po prostu y równa się a, czyli 2x, bo musi zostać jako zmienna, oraz minus b, które sobie przed chwilą wyliczyliśmy. A co, kiedy będziemy mieli podany też jakiś punkt, ale nie będzie podany konkretny a, tylko będziemy mieli powiedziane, że mamy znaleźć równanie prostej, która będzie równoległa do jakiejś innej prostej. Tutaj trzeba pamiętać o jednej ważnej rzeczy. Jeżeli my weźmiemy sobie dwie proste o równaniach kierunkowych takich, na przykład y równa się a1 plus, a1x plus b1, a druga y równa się a2x plus b2, to te dwie proste będą równoległe wtedy, kiedy my możemy je oznaczyć jako na przykład prosta k i prosta l. My możemy napisać, że prosta k będzie równoległa do prostej l wtedy i tylko wtedy, gdy współczynnik kierunkowy pierwszej prostej, czyli prostej k, będzie równy współczynnikowi kierunkowemu drugiej prostej, czyli prostej l. No jaki wniosek z tego? Po prostu sprowadzamy takie zadanie do zadania tego typu, które robiliśmy przed chwilą, czyli kiedy mamy podany współczynnik kierunkowy. Jak to zrobimy? No patrzymy, no, nasze równanie ma być, równanie prostej ma być równanie prostej, która jest równoległa do y równa się 1, druga x plus 5. Czyli nas interesuje współczynnik kierunkowy tej prostej, która jest równoległa do naszej szukanej prostej. Skoro współczynnik kierunkowy tej prostej jest równy 1, druga, a one mają być równoległe, to nasz też musi być równy 1, druga. Mamy podany jeszcze punkt, więc świetnie, możemy rozwiązać po prostu takie równanie. Więc tutaj mamy trochę za mało miejsca, więc rozwiążemy to nasze równanie w tym miejscu pod rozwiązaniem równania, które jest bardzo podobne. Tak? Pod rozwiązaniem zadania, które jest bardzo podobne. Mamy podane a, mamy podany jakiś punkt. Czyli świetnie, robimy tak samo jak poprzednio. Wstawiamy to nasze a, czyli to jest y równa się 1 druga x plus b. No i musimy znaleźć to b. Wstawiamy nasz punkt. 10 równa się 1 druga razy minus 3, czyli minus 3 drugie i dodać b. Zamieniamy stronami, czyli minus 3 drugie dodać b równa się 10. Przenosimy minus 3 drugie na drugą stronę i otrzymujemy, że b to jest po prostu 11 i 1 druga. Zatem wniosek z tego taki, że szukana prosta ma równanie kierunkowe y równa się 1 druga x i b, czyli plus 11 i 1 druga. No świetnie, to co jeszcze, co powinniśmy zrobić, kiedy nie będziemy mieli podane, że te proste mają być równoległe, a mają być prostopadłe. Czyli musimy znaleźć równanie prostej, która jest prostopadła, do tej samej prostej, którą rozpatrywaliśmy przed chwilą. Tutaj warunek na liczbę a będzie troszkę inny od tego, kiedy to było wszystko równoległe. Jeżeli znowu będziemy mieli dwie proste, k i l, gdzie prosta k to będzie y równa się a1x plus b1, a prosta l to będzie y równa się a2x plus b2, to my będziemy mogli zapisać, że prosta k jest równoległa do prostej l wtedy i tylko wtedy, gdy współczynnik kierunkowy pierwszej prostej pomnożony przez współczynnik kierunkowy drugiej prostej jest równy minus 1. Czyli żeby znaleźć współczynnik kierunkowy prostej, która jest przez nas szukana, musimy rozwiązać takie równanie. Bierzemy współczynnik kierunkowy pierwszej prostej, która jest dana, razy nasze a, którego szukamy, i to ma być równe minus 1.
No to jak rozwiązujemy, wystarczy, że pomnożymy to wszystko przez 2, czyli otrzymujemy, że a równa się minus 2. Jeżeli nie pamiętamy takiego równania, to wystarczy, że my weźmiemy ten współczynnik kierunkowy, czyli 1/2 i my go 2 razy odwrócimy. 2 razy odwrócimy, to znaczy musimy znaleźć jego jakby wyraz odwrócony, czyli najpierw odwracamy 1/2 na 2/1, a potem musimy jeszcze dorzucić minusa, czyli odwrócić względem punktu 0 na osi liczbowej, czyli po prostu wychodzi nam i z tego, co powiedziałam przed chwilą, minus 2 i z tego równania też wychodzi nam minus 2. No i oczywiście mamy podany też punkt, przez który ma przechodzić nasza prosta, więc możemy bez problemu, tak jak poprzednio, wyliczyć równanie naszej szukanej prostej. Czyli wstawiamy y równa się minus 2x plus b. Wstawiamy punkt i mamy 14 równa się minus 2 razy minus 1 to 2 plus b. I w tym przypadku też zamieniamy stronami, czyli 2 plus b równa się 14. Dwójkę przenosimy na drugą stronę i mamy 14 minus 2, czyli 12. Zatem równanie szukanej prostej to po prostu y równa się minus 2x i plus 12. Czyli umiemy już znaleźć prostą równoległą do jakiejś danej prostej o współczynniku kierunkowym, o równaniu kierunkowym i tak samo prostą równoległą do prostej podanej w równaniu kierunkowym. Ale jak to będzie z równaniem ogólnym prostej? Znowu mamy jakąś prostą k i prostą l. Warunki na sprawdzenie, czy te dwie proste są prostopadłe, czy równoległe, są następujące. Jeżeli prosta k ma być równoległa do prostej l, to one będą tylko wtedy, kiedy a1 razy b2 będzie równe a2 razy b1. No dobrze, ale co to znaczy? Co to jest a1, co to jest b2, co to jest a2, co to jest b1? Tak jak mieliśmy to napisane na samym początku. Mamy ax plus by plus c. Czyli wszystkie nasze współczynniki, które są przy liczbie x, to są a. No jeżeli bierzemy jakąś jedną prostą, to będzie a1x plus b1y plus c1 równe 0, a druga prosta to będzie a2x plus b2y plus c2. Czyli to są nasze współczynniki a przy x, b przy y, a c to wyraz wolny. Więc wróćmy do tego przykładu. Musimy wziąć współczynnik z pierwszej prostej przy x, pomnożyć przez współczynnik z drugiej prostej przy y i to powinno być równe współczynnikowi z drugiej prostej przy x razy współczynnikowi pierwszej prostej przy y. No to sprawdźmy, jak to wygląda u nas. Mamy prostą k i prostą l. Czyli to będzie a1, czyli 3, razy b2, czyli minus 3. Czyli 3 razy minus 3 powinno być równe a2, czyli 4, razy b1, czyli 4. Wychodzi nam, że minus 9 powinno być równe 16. No to jest nieprawda, zatem skreślamy te znaki równości i mówimy, że te dwie proste nie są równoległe. No to sprawdźmy, czy są prostopadłe. Jak wygląda warunek prostopadłości? Czyli te dwie proste, prosta k i prosta l, będą do siebie prostopadłe, kiedy my weźmiemy współczynnik z pierwszej prostej przy x, pomnożymy przez współczynnik z drugiej prostej też przy x i do tego dodamy współczynnik z pierwszej prostej przy y pomnożone przez współczynnik z drugiej prostej też przy y i to powinno być równe 0. No to jak to u nas wygląda? A razy a plus b razy b. 3 razy 4, 12 plus 4 razy minus 3, czyli 12 plus minus 12. No to świetnie, 12 minus 12 jest 0, zatem te dwie proste, k i l, są ze sobą prostopadłe, ale nie są równoległe. Mam nadzieję, że teraz nie będziecie mieli problemu ze znalezieniem prostych równoległych, czy prostych prostopadłych, czy równania proste, kiedy będziemy mieli podane tylko dwa punkty. Dziękuję bardzo.